nie jest to powód do dumy na pewno z tą wódką, polewaniem wódki. Andrzej Wacz-Wodarczyk obecnie funkcję sprawuje prorektora do spraw studenckich. Oczywiście wszelkie takie piosenki, różne próby poetyckie, że tak to nazwę, studenckie są często frywolne i tutaj też nie należy się zbytnio dziwić. No, młodość ma różne prawa i takie jak jeszcze nieokiełznanie też jest domeną tego wieku. Pewna frywolność, ja bym ją dopuszczał, nie likwidował całkowicie, natomiast każda przesada w każdą stronę, zarówno w stronę i skromności, i w drugą stronę jest niepotrzebna i naszym zadaniem tutaj władz jest obserwowanie i reagowanie na to. Niewątpliwie tak. Udają się te reakcje? Raczej tak. Dzisiejszy występ tutaj naszej trójki jest spontaniczny, jest bardzo spontaniczny. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć, co on k***a mówi? W tym momencie jest spoko. Jestem pijany, jestem szczęśliwy, uwielbiam Politechnikę, ponieważ robi bardzo dużo rektorskich. Po co przyszedłeś na Dni Kultury Studenckiej Korowód? Musisz się najebać. A czy to jest autentycznie takie ważne tutaj? Nie można się bawić bez alkoholu? To jest esencja mojej podróży dzisiejszej. A czemu się nie przebrałeś? Nie stać mnie na to. A na alkohol? A to no, oczywiście, na to zawsze mam pieniądze. Dzisiejsze hasło Juvenali to jest bawmy się świetnie. Klub, noc, nocny czar, pod pachami Adidas, podchodzę do baru, budy lać, stop. Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Ja uważam, że te duże koncerty gwiazd, na których spożywa się, a nawet nadużywa niestety alkoholu, one są potrzebne. Znaczy tu ja bym tak radykalnie nie stawiał sprawy, że natychmiast trzeba z tego zrezygnować. Położyłbym po prostu większy nacisk na taką edukację wśród studentów, wśród młodzieży, bo jeśli słyszę o tym, że młodzi lekarze zapraszają na organizowany przez siebie i finansowany przez siebie koncert w ramach medykaliów, takie, a nie inne zespoły, no to później trudno się dziwić, że imprezy, które są organizowane przez lekarzy, wyglądają tak, a nie inaczej. A to powinna być jednak elita tego kraju. No, brakuje czasami takiej refleksji trochę i brakuje takiego zastanowienia się, czy pewnej też odwagi, żeby jednak zaprosić te zespoły, które grają dobrą muzykę, ale które też niosą za sobą jakiś pozytywny przekaz. Stop! Przekazuję klub w godne ręce, rząd się miastem skutecznie i bezpiecznie. Pani Prezydent, zapewniamy, że będziemy tym miastem przez ten miesiąc rządzić kulturalnie. Z jednej strony to są Dni Kultury, bo są koncerty, są atrakcje dla studentów, ale z drugiej strony jest pełno śmieci, potem pełno butelek po alkoholu, także... Studenci nie okazują żadnego poziomu kultury, mimo tego, że to są Dni Kultury Studenckiej. Potrafią się zachować, no czasami trzeba zrobić coś takiego w mieście, żeby studenci mogli się wybawić, wyżyć, no. Derek Figura, koordynator Nocy Kultury w Lublinie. Na pewno staramy się walczyć ze stwierdzeniem, że bez alkoholu uczestniczyć w kulturze czy bawić się nie da, ponieważ wydaje mi się, że świetnie można z kulturą obcować zupełnie na trzeźwo i tak naprawdę alkohol nie jest tutaj niczym potrzebny. Natomiast nasza akcja nie jest wymierzona w samo spożywanie alkoholu. Tutaj raczej chodzi o to, co następuje później, tak? Po spożyciu tego alkoholu, jak wyglądają nasze zachowania, jak też wyglądają duże miejskie wydarzenia kulturalne, kiedy nagle okazuje się, że tłum pijanych osób zaczyna, krótko mówiąc, rozrabiać. Kultura wymaga edukacji. Myślę, że ta akcja jest głównie skupiona na tym, by dotrzeć do osób, które nie mają wyrobionych takich nawyków uczestniczenia w kulturze i potem się okazuje, że no, działania pojedynczych osób, które, nie wiem, lubią sobie wypić piwko pod chmurką, jeżeli ich jest kilkadziesiąt tysięcy, przeradzają się w coś, nad czym jest ciężko zapanować.